Cześć, tutaj Brace. Taki pewien idiota, który wczoraj nagrał odcinek z innej gry, znaczy nawet nie gry, ale zapomniał sprawdzić, czy ma podpięty mikrofon. I właśnie kurwa teraz pokazał pulpit. Jestem idiotą. A to jest Heavy Rain. Nie wiem, który odcinek może. Nie wiem, czekaj, sprawdzę. 12. Tak, nagrałem wczoraj filmik z zaśpiewania szant, a kurwa zapomniałem, że mam odpięty mikrofon. A nasz Ethan przeżywa depresję. Ethan, nic ci nie jest? Nie potrafiłem. Miałem zabić człowieka, żeby ratować Shona. Nie potrafiłem. Nie jesteś zabójcą z origami, Ethan. Nie odpowiadasz za te morderstwa. Udowodnij to. To nic nie zmieni. Liczy się tylko to, żeby uratować Shona. Ja pierdolę. Czyżby opcja... Achu, bierz ją, tygrysie. Teraz będą seksy, czekaj, muszę to sprawdzić. Czekajcie, muszę tutaj coś zrobić. Dobra. Dobra. Na razie tego nie będziemy robić. Anne. Ja pierdolę. O nie, teraz to jest już przegięcie. Trzeba coś zrobić. Okej. Okay. Obrazy. Gdzie to jest? O. No niestety nie ma takich rzeczy. A, to nie, po prostu malinkę zrobił. Dobra. A nie. Możecie słyszeć. A tylko głosy. Znaczy no, na razie stanik wideo. O chuj. No teraz to raczej nie. No raczej teraz jest tak, wam nie pokażę. Bo dzidzgi widać. Na podłodze. Ja pierdolę. Ty gówno. Ja pierdolę. W ogóle ten mój ryj. Kurwa, kocham Rodego. Zajebiście to wkleił. Mój ryj. Kurwa, pazdan. Dobra. Pyk. Bęk. Wiesz, bo zagdzie okuwa. Muszę cicho to zrobić, bo inaczej się obudzi.
Ja pierdolę. Oj chuj. Zygzakiem tu będzie ładnie, co? Nie rozumiem, jak ona się nie ją obudziła, nie? Popatrz się na dupę jeszcze. Sorz? Jest jedyną osobą, której mogę zaufać. Ale to, co muszę teraz zrobić, muszę zrobić sam. Kurwa, ubranie na podłodze. Ale kwadratowe są te ubrania, jak się je ubiera, nie? Dobra. Mysz. Kurtałka. Okej. Notes i telefon. A nie, kamera. Fanatyczna fanka. Czekajcie, macie ze światło, kurwa, bo ta kamerka jest ciemna. Chuj. No tak. Kurwa. Zaraz wracam. Wróciłem. Ciocia tam zadzwoniła. Co się stało? Myślałem, że coś dla ciebie znaczę. Słuchaj, ja... Nie zła z ciebie pielęgniarka, jak na cholerną dziennikarkę! Ethan, chciałam ci powiedzieć, ale... Jak zatytułowałabyś swój artykuł? Sam na sam z seryjnym zabójcą? Albo nie, jak złapałam zabójcę z origami? Może napiszesz książkę? Liczę, że było kurwa warto! Ethan, to nie tak, ja... Okłamałaś mnie, Madison! Przez cały czas wciskałaś mi kit! Myślałem, że chcesz mi pomóc, a ty zbierałaś materiały do pierdolonej książki! Znaczy, no przespała się z tobą zacząć. Dziennikarki pewnie by to tak zrobiły. I wiedziałam, że jesteś ojcem chłopca, który zaginął. I chciałam o tym napisać. Ale potem zobaczyłam, przez co przechodzisz, żeby uratować syna. I zrozumiałam, jak bardzo go kochasz. Chciałam powiedzieć ci prawdę, ale nie potrafiłam. Bałam się, że możesz mi nie uwierzyć. Bałam się, że każesz mi odejść. Chcę tylko, żebyś znalazł syna całego i zdrowego. A kiedy to wszystko się skończy, chcę być przy tobie. Przepraszam, Ethan. Tak mi przykro. Pójdziesz. Prawda? Po ostatnią figurkę. Ostatnie litery. Wtedy dowiem się, gdzie jest Sean. Mam problem. Nie mogę cię stracić. I to nie w grze, tylko kurwa na nagrywaniu, bo coś to ta. Coś.
6000 CBR-a. Najlepszej jakoś. Pójdę po coś do jedzenia. Zaczekaj tu. Gdzie jest enkodowanie? Nie wiem, gdzie jest enkodowanie, ale... Enkodowanie przeciążone. No co to ma być? Kurwa. Source, ale mi się serio chce wykać. O kurde, to było mocne. Ale muszę być serio skacowany po wczorajszym. No, do tyłu, głupia pizdo. Dobra, idzie. Bo takie wczoraj... Ej, no nie. Wczoraj ten... poszedłem sobie ten... Tam z kolegami do żabki, tam pokupiliśmy hot dogi. Ja tam ten, wziąłem sobie piwo, nie? Wypiłem sobie na nos i teraz chce mi się bekać. Szukają Ethana. Robią obławę. Telefon. Zapieprzaj. Bo można zadzwonić tam, nie? Ty. Ja mogę mu odjechać jeszcze stąd, nie? No dalej, cholera, który numer? 27, Dalej, odbierz. Odbierz telefon. Halo? To gliny. Są już w hotelu. Musisz stamtąd uciekać. Nie wiem, czemu laguje ten nagrywanie. Ale to będzie akcja. Ciągle nam ucieka. Za nim! Tylko żeby nie było wyborów, nie? Teraz mikrofon będzie mi przeszkadzać. Górą. Oj, aj. Dobra, skocz, proszę cię. O Jezu, prawie zepsułem. Nagrywa się, przynajmniej. Powinienem wypić jakąś kawę czy coś. Serio. Ale oni są szybcy. To jest naprawdę bardzo ważny moment w tej grze chyba. Oj chuj. To koniec. Na kolana. Kładziesz ręce na głowę. Spokojnie, kolego. Nie masz gdzie uciec. Jesteś otoczony. Uj. Kurwa mać. Żyje. Skok wiary. O Jezus Maria. Wypię dalej. Ej, co ty wyprawiasz? Ale mi jeszcze ten... Jeszcze smakuje mi ten palce, bo kupa...
jadłem takiego zajebistego ten, takiego, taką bagietę ze flipsami, sałatą i ten, majonezem. Wkładamy ją do mikrofalówki, bo ona była tak jakby trochę zimna. Najebałem jeszcze czosnkowego i tysiącowy, Jezus Mario, to było zajebiste, kurwa. Taki kuwa, to było zajebiste. Kurwa, moje głosy to są zajebiste też. Ach, na co dzisiaj robimy? Kościelbi. Lag. O co tu chodzi? Czym ona już w domu jest? Lauren? Przepraszam, Scott. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Uwieścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie pan. Nie daje mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. Zawsze. Ja pierdolę. Nie chuje, no. Tak, kluczykiem. Ja chciałem... Aha, w ten sposób. Okej. Dobra, rozwiążmy ją, czy coś. Obudź się. Loren, obudź się! Loren! Fuj, rozwiąż ją. Nie, musimy coś robić już. Dobra. Lecimy. Bierz tą Loren czy coś i lecimy. Wziął ją, dobra. Otworzyły mi się drzwi. Znaczy okno. Syn, otworzę je. Otwórz je, bo kuwa, będzie gorąco. Chciałem wrócić do pływania. Nie tak to sobie wyobrażam. Masz tu może gdzieś samochód? Mój już można wypieprzyć na szlak. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunki. Chodź, zabiorę cię do domu. Zamknij drzwi i okna i nie wpuszczaj nikogo poza mną. Jasne? Uważaj z tym. Nie chcę cię stracić. Co? Dalej się będzie akcja toczyć. Zastanawiam się. Nie wiem, nad niczym się nie zastanawiam, tylko po prostu tak myślę, co...
Myślę, nie wiem. Na czymś myślę, ale nawet nie wiem na czym. Żeby coś zrobić czy coś. Bang. Bang. Dobra, to będzie akcja. Znowu, kupa cały odcinek pełen akcji, nie? Ale koks, kuwa, i przypomniał mi się Max Payne, nie? Aż. Bang! Aha, w ten sposób? To raczej będzie proste. Z góry łatwiej będzie. Chyba, ale to jest przekoks, nie? To jest przekoks, żeby ci się nie skończyła amunicja, nie? Ta muzyka! Ale nie, to tak nie jest, tak się nie odbije. Jezus Maria, te gry. I on miał, kurde, ochroniarzy. Jajebiks. Cofnij się! Nie podchodź, bo strzelę! Takim gównem to będzie strzelał. Proszę, nie rób... Twój syn Alek zabijał dzieciaki, prawda? To zabójca z origami! Nie! Jest niewinny! Nie jest zabójcą! Nie jest! Pierdolony kłamca! Mów prawdę! Nie! Nie proszę! Nie rób mi krzywdy! Ostatnia szansa. Nie wiem! Przysięgam! O niczym nie wiem! Stój! Nie. Powiem wszystko. Nie. Nie chcę go dusić. Gordy lubił, żeby spełniać jego zachcianki. Chciał być taki jak zabójca z origami. Więc porwał dzieciaka i trochę za mocno go podtopił. To był wypadek. Głupi wypadek. Miało być dla zabawy. Wszystko mi powiedział. Jak mówił, to płakał. Żałował, że tak się stało. Co by nie zrobił? Gordy to mój syn. Nikt nie będzie tęsknił. Co? Chłopca, którego zabił. Nikt nie będzie tęsknił. To przybłęda z ulicy jak reszta. Ja pierdolę. Ty odrażający śmieciu. John Shepard. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego grobie? Byłem szefem budowy, na której zginął. Nie potrafię zapomnieć. 30 lat zanoszę kwiaty na jego grób. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowano. Jego matka... Ona powinna wiedzieć. Nazywa się Ann. Ann Shepard. Oj. Moje serce. Szybko. Moje lekarstwo. W szufladzie, tam. Dobra, no. Raczej nie chcę zabijać starych ludzi, bo przez po prostu zawał, nie? Tu? Dobra. Mogę rzucić mu?
Masz. Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Zaczynam żałować. Co to teraz będzie? Widać, że ona ma wory takie, bo do czemu to jest takie ciemne. Jak ja chyba, czyli po prostu dużo nie śpi. Mm. Jak to się liczyło? 13 cm już ten? Deszczu? Czy o co chodzi? Szukam pokoju Ann Shepard. Proszę się wpisać do księgi gości. Jest pani członkiem rodziny? Tak, można tak powiedzieć. O, ucieszę się, że ktoś ją odwiedza. Nigdy do niej nie zagląda. Z powodu Alzheimera ma problemy z pamięcią, ale to i tak na pewno ją bardzo ucieszy. Wie pani. Sala numer 19 na końcu korytarza. Dziękuję. Która sala to była? Ty, weź mi pomóż. Która to była cała? To była ta? 18, 16, nie. Tam były jakieś kwiaty w ogóle po drodze. Ta sala? Nie, kurwa. Pomyliłem. Mamo. A tu? 19? Chyba ta, nie? Dzień dobry, pani Shepard. Już pora na moje lekarstwa? Nie, pani Shepard, ja zawsze się spóźniam z lekarstwami. Czym oni się tu zajmują? Gdzie indziej zawsze są na czas. Ale tutaj... Syn, przedstaw się. Może przedstaw się, nie? Nazywam się Madison Page. Jestem dziennikarką. Chciałabym zadać... Już nie kłamiesz, nie? Kurwo. Nie lubię tego szpitala. Mają niedobre jedzenie, pani. John, rodzina zastępcza. Proszę sobie przypomnieć, pani Shepard. Po wypadku brat bliźniak Johnego trafił do rodziny zastępczej. Jakie było nazwisko tej rodziny? Poprosiłam ich o telewizor, wie pani. Powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Szkoda. Lubię telewizję. Stara sklerotyczka. Plac Carnaby. Wiem, co się stało na placu Carnaby. Pamięta pani? Na placu Carnaby? Zdaje się, że mieszkałam tam dawno temu. O. Nie mieliśmy wtedy pieniędzy, wie pani. Radziliśmy sobie jak mogliśmy. Pani Shepard, pani syn może mieć związek ze sprawą morderstw. Może będzie pani wiedziała coś, co pomoże. Nie, w ten sposób jej nie pomoże. Jest pani tu nowa? Gdzie moje lekarstwa? Brat Johna, drugi syn. Johna. John. Pamięta pani Johna? Mój Johnny. To dobry chłopak, wie pani. Mina syna, drugi syn. Pani drugi syn, pani Shepard. Bliźniak Johna. Jak miał na imię?
jak i drugi syn. Nie mam drugiego syna. Nigdy nie miałam dzieci. Wina syna, brat John. Miała pani syna o imieniu John, a John miał brata bliźniaka. Gdzie moje lekarstwa? Ja jebie. Nie wiem, co się trzeba przypomnieć. Myślę, że pani syn ma kłopoty, pani Shepard. Robił bardzo złe rzeczy. Muszę go odnaleźć. Rozumie mnie pani? Złe rzeczy, mówi pani? Nigdy mnie nie odwiedził, uwierzy pani. Przez 10 lat nigdy. Nie wolno zapominać o matce, prawda? Nic jej nie przypomniamy chyba. Coś tu jest. Nie, kurwa. Kwiaty. Nie dostaje pani często kwiatów, pani Shepard. Nie, ale lubię. Syn wie, że kocham kwiaty. Na pewno mi przyniesie. Pusto. U górnej półce pewnie też pusto. A nie, coś tu jest. Coś tu jest. Ty, zdjęcie, zdjęcie syna. Kto są pani dzieci, pani Shepard? John i jego brat? Czy to oni? To są dobrzy chłopcy. Ich ojciec nigdy się nimi nie opiekował. Ciągle tylko pił. Nie mieli łatwego życia, wie pani. Coraz to bardziej ona sobie przypomina, to dobrze. Ale tej szafki nie mogę już otworzyć. Co? Ej, coś tu jest. Origami. Ty. Czekaj. Nie wiem, byle jakie origami. Może jakiś ptaszek może. Dobra, ptaszka kurwa jest zrobimy. Ten, pyk, w dół, D, lewo. I ptaszka masz. Uwielbiam origami, ale to nie jest moje ulubione. Co jest? No to. Może, nie wiem, crane. Może jakiś, nie wiem, pies czy coś? Ty, w sumie pies, kurwa, jest. Składaj. Pyk. W dół. Ku. Lewo. O, pani też umie robić takie małe pieski? Moi chłopcy uwielbiali origami. Nauczyłam ich je robić. John uwielbiał pieski. Zawsze wołał na nie Max. Max, Max, Max. Wszystkie o tym samym imieniu. Traciłam czas tłumacząc mu, że nie mogą się tak samo nazywać. A on zawsze nazywał te pieski Max. Zabawne, prawda? Chyba lubiła. Lubił ten. Właśnie ten. To coś ona sobie przypomina, nie? Nie ma sensu tracić czasu. I tak nie dowiem się tu niczego nowego. Dowiesz się, nie pierdol. Czy to pani robi te figurki origami? Moje papierowe zwierzaczki. Mogli bawić się nimi godzinami. Wie pani, nauczyłam chłopców je robić. Przepowiedziałaś tak, to przed chwilą. Pani chłopcy, pani Shepard. John i... Jak nazywał się pani drugi syn? Kombinujesz. Miałam tylko jednego. Mojego Johniego. Który nie żyje. Ja pierdolę. No coś trzeba je przypomnieć, nie? Może jakieś kwiaty, ty w sumie. Ty. Po co wchodzę do kibla? Tam były kwiaty te, na korytarzu, nie? Chyba. Chodź, idź. Gdzieś wtedy były kwiaty, gdzie one kurwa są. Ty. Czy pani Shepard rozmawia o swojej przeszłości? Wszystko jej się teraz miesza.
czasem pamięta nawet najdziwniejsze rzeczy. Pewnie kiedy zobaczy coś, co jej o nich przypomina. Syn. Mówiła kiedyś o swoich synach? Synach? Więc wspomina czasem Johna. Chyba utonął. A czy kiedyś mówiła o drugim synu? Nie wiedziałam, że miała drugiego syna. Nigdy o nim nie mówiła. Dokumenty. Szukam jej drugiego syna. Został adoptowany, to znaczy pewnie zmienił nazwisko. Mają państwo jakieś akta, pani Shepard? Nie, niewiele wiemy. Nic o jej rodzinie. Pewnie jeśli jej syn był adoptowany, to tylko ona może coś o tym wiedzieć. Czasem, kiedy zauważy jakąś rzecz, to tak jakby odświeżała jej się pamięć. Może pani tak spróbować. Dziękuję za pomoc. Rozumiem, te kwiaty, nie? Ona mówiła, że lubi kwiaty. Tylko gdzie one są? Ty, tu są. Jeden? W sumie. Harmony! Yeah, why not? Kurde. 17, tu jestem. Okuta. Chodzisz? Pyk, Evelyn. No. Daj jej tego kwiata, może się jej przypomni. Jaka śliczna orchidea. Mój syn je uwielbiał. Hodowaliśmy je za domem. Kiedy John umarł, zasadziłam orchideję na jego grobie. Rozpłakałam się, jak mi powiedzieli. Najpierw straciłam jedno dziecko, a teraz odbierali mi drugie dziecko, rozumie pani? A ta rodzina zastępcza, pani Shepard? Jak miała na nazwisko rodzina, która adoptowała braciszka Johna? To byli bardzo mili ludzie. Poznałam ich, wie pani. Na początku chodziłam do nich odwiedzać mojego synka, ale później się rozchorowałam i już nie mogłam chodzić. Może myślał, że o nim zapomniałam? Pewnie pomyślał, że go już przestałam kochać. No, smutałkę. Pani Shepard, a imię? Jak miał na imię? Ale ja go kochałam. Gdyby wiedział, jak ja za nim tęsknię. Proszę cię, Ann. Imię. Jak miał na imię? Podejdź, dziecko. Co jest? Halo. My jeszcze tego nie poznaliśmy. Okej. Cameraman doesn't want to know this, yeah? Nie wiem, trochę mi się smutno zrobiło, że... Musi teraz całe życie patrzeć w sufit. To nie jest życie. To nie jest życie. Co czerwony pokój? Ja pierdolę. Wydłuża się. Typowe. Jak z jakiegoś Resident Evil. Jezus Maria, jaka... Jak ten pokój wygląda, nie? Kamery. Śmiertelna trucizna. Zabije cię dokładnie w 60 minut. Jeśli ją
Ja pierdolę. Dostaniesz ostatnie litery adresu. W ogóle kurwa lustro mi się zepsuło. Musi być inny sposób. Nie zabije siebie, żeby ratować syna. No kur... Odmów, nie... Uratować Shona i umrzeć, Chryste. Straci ojca, ale przynajmniej będzie żył. Może tak trzeba zrobić. Chuj! Gór. Wypił. Wypił. Z nogi jeszcze jego, nie? Ostatnie litery wysłano na twój telefon. Ja pierdolę. Nie wszystko. Bo nie zabiliśmy tamtego. Ja... Nie... Zrobiłem co musiałem, Sean. Twój tato cię znajdzie. Ja pierdolę. Jakie... O chuj... Przejebana akcja, nie? Kurwa... Stoję w miejscu, a kończy mi się czas. Kurwa, pieprzone litery z tego pieprzonego adresu! Kurwa mać! Musi być jakiś sposób! Nie wiem, może na telefonie coś. Ty. Mapa. Nie, gówno. Nie chciałem tego. Usuń. Usuń. Pokaż to. Do liter pasuje kilka różnych adresów. Pokaż to. Są rozrzucone po całym mieście. Pokaż to. Nie zdążę ich sprawdzić. Pokaż mi to. To było gdzieś przy porcie. To było gdzieś przy porcie. Roosevelt. Dobra. No kurwa, słychać to było, nie? No tam był... Słychać było port, nie? Właśnie o to chodzi. No. No to kurde, dawaj mapę, dawaj mapę. Mogę zmieniać to? Lane, o kurde. No gdzieś tu. No na pewno nie tu, nie. Chuj. Mam czas tylko na jeden adres. Jeśli Shona tam nie ma, to koniec. Będzie po wszystkim. No tu. Mam czas tylko na jeden adres. Jeśli Shona tam nie ma, nie to tu. Koniec. Mam czas tylko na jeden adres. Jeśli Shona tam nie ma, to koniec. 15 razy to powtórzę jeszcze. Dobra. Nie umiem. Na jakiś road. Myślę, że mi się dobrze udało, kurwa. Tam był port, nie? Tam był port. Tam był port. Tam był port. 44 minuty. 45, dobra. Nagrania. Wow. Kurde. Problem.
Bo ten jeszcze nie wie. O. Co tak długo to się ładuje? O, dobra. Zostało tylko kilka godzin na uratowanie Shona Marsa. Musi tu być jakaś wskazówka. Pewnie mam ją na wyciągnięcie ręki. Dzieciak zginie, a ja nadal kręcę się w kółko. Spakowany i gotowy do drogi? O czym ty mówisz? To koniec śledztwa. Znamy sprawcę. Nie potrzebujemy już więcej twojej pomocy, Norman. Możesz pakować akta i wracać sobie do Waszyngtonu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że będę tęsknił. To jeszcze nie koniec śledztwa. Nie masz absolutnie nic na Marsa. Mars jest winny. Sprawa zamknięta. Tak czy siak, to już nie twój problem. Odsunęli cię od sprawy, więc pakuj się i wypierdalaj. Blake, ty nadpobudliwy, walnięty palancie! Uznam to za komplement. Szczerze, to mam w dupie, co sobie myślisz. Znalazłem zabójcę z origami. Wszyscy są zadowoleni, to koniec historii. A ty będziesz bohaterem? Przypomnij sobie, kurwa, to słowa za 2 lata. Albo coś, albo za rok. Nie, ja piję. Wziął narkotyki. Gdzieś tu jest imię zabójcy. Gdzieś w tych danych. Muszę je tylko znaleźć, zanim będzie za późno. Wziął te narkotyki. A i jeszcze jedno, proszę. Nie powinien pan przesadzać z wieprzem. To niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Jeśli nie będzie pan uważał, to pana zabije. Byłoby to niefortunne, proszę pana. No. Zmienił mi się ten? Zamknij Iwo. Wskazówki, dobra. Muszę przejrzeć te wskazówki, co już tu mamy. Analiza. To jest ten szefrolet chyba, nie? Kiedy walczyłem z zabójcą, Iwo było w trybie nagrywania. Może coś znajdę na nagraniu. Ty, analiza. Start. Czekaj. Weź przewiń. Czekaj. To coś tutaj musi być. Miecz znajdował się miecz. Już w gabinecie Paco. No tak, ale czekaj. Może coś tu jeszcze jest? Tylko miecz. Ej, coś tam było, no coś tam było. Jakby zegarek czy coś. No kurwa. Nie umiem trafić, nie? Nie umiem. Ty, jesteś tu. Jaki zegarek, no. Złoty zegarek. Chyba gdzieś już taki widziałem. No właśnie, o to mi chodziło. Był gwiną. Kurde. Taki sam jak te, które dają nowym porucznikom. Zabójcza to gliniarz. Kurde. Dobra, zatrzymaj. To już chyba nam tam nic nie było, nie? Dobra, teraz. Broń, którą zabójca zostawił w Błękitnej Lagunie.
Może da się ustalić jej pochodzenie. W sumie. Skonfiskowana 5 lat temu w trakcie śledztwa. Powinna znajdować się w depozycie policji. Kto ją stamtąd zabrał? Kto jak nie Glina? No. Kurde. Gówno. Szybko. Origami. Wygląda na to, że zabójcą jest Glina. Carter Blake. To by wyjaśniało jego zachowanie nie. W śledztwie i próbę robienia Ethana Marsa. Chociaż może... Nie no. Musi coś być. Coś kurde to no. Czekaj. Zwykła figurka origami. Jeden sklep w mieście. Mapa. Jakby czegoś mi tu brakowało. Czegoś mi tu brakuje. Pokaż mi te. No pokaż. Czegoś mi tu brakuje. Nie wiem, może akta. Pokaż mi na tym. Nie wiem, kurde. Wyczyść. Kurde. Wskazówki. Pokaż mi to. Nie, może to. Nie wiem. Burza się zrobiła. Jakbym tracił czas. Nie wiem. Nic nie ma. Nie wiem, może w aktach czy coś, ale... Akta. Analizę. Ta
Tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Zabójca jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Ty! Kurde! No czekaj. Coś mi tu... Nie wiem, czegoś mi tu brakuje. Ma swobodny czas pracy. No Blake to na pewno nie ma swobodnego czasu pracy. Zabójca jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany, stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. O kurde. Za dużo spędziłem czasu. Zjebałem. No to leci. Słuchaj, to potrwa tylko kilka dni. Wystarczy, żeby rozwiązać sprawę. Nie mogę tak czekać, aż dorwiesz zabójcę mojego syna. To jedyne wyjście, Loren. Zaufaj mi. A teraz jedź do matki i zostań u niej kilka dni. Wrócę po ciebie, jak będzie po wszystkim. Powiedz mi, kto jest zabójcą z origami. Muszę wiedzieć, kto zabrał mi syna. Słuchaj, kiedy skończę, powiem ci wszystko, co wiem. Obiecuję. Nie pasuje ten w ogóle związek, w ogóle nie pasuje. W ogóle to nie pasuje. Dobra. To co będzie teraz, to będzie następny odcinek. Jeżeli wam się spodobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie i skomentujcie. Do zobaczenia. Elo.